roku 2010 niewątpliwie należał do Państwa dwie wspaniałe nagrody. Pani Dorota w Salonikach, pan Artur w Bydgoszczy na Kamery Micz. Ja nie wiedziałem, że dostaję nagrodę. Miałem pretensje, jak dostawałem pierwszą żonę, że mi powiedzieli wcześniej. W związku z tym absolutnie to było dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, ponieważ do samego końca ogłoszenia nagrody nie wiedziałem, że w ogóle cokolwiek dostaję. No i okazało się, że dostałem Złotą Żabę, więc byłem bardzo wzruszony i zawsze to jest tak, że ten kamerimicz, ponieważ tam są wszyscy guru tak naprawdę w kinematografii światowej, to jest taki poziom, że właściwie wyżej się już nie da. Wszyscy moi idole zawsze występowali na tym festiwalu przez Stora Rönnqvista, Konrada Holla, a teraz Goldblatt i z wielu innych, Zygmunt, którzy mieli filmy w konkursie, więc jakby w ogóle konkurowanie z tymi ludźmi, no to jest coś takiego, co można sobie tylko wymarzyć tak naprawdę. Wydaje się, że to jest nierealne, żeby w ogóle startować w takich zawodach, a wygrać je w ogóle, no to jest absolutna rewelacja. Myślę, że taka jedna z najlepszych rzeczy, która się może operatorowi zdarzyć w życiu, to jest wygrać ten festiwal. Do Salonik zostaliśmy zaproszeni tuż po Gdyni tegorocznej, czyli zeszłorocznej. I niedługo potem przyszła wiadomość, że dyrektor festiwalu chce zrobić pokaz wszystkich moich filmów, czyli wszystkich naszych, plus jeszcze Końca Świata i Diabłów. Chcę zrobić retrospektywę i strasznie się z tego ucieszyliśmy, natomiast też bardzo długo nie wiedziałam, że za tym również stoi nagroda. No i to, co dla nas było takim ogromnym i bardzo miłym zaskoczeniem, to że te filmy, no, nawet już bardzo stare, one były pokazywane kilkakrotnie tam, naprawdę zostały bardzo, bardzo ciepło przyjęte i Grecy jakby tak mówili, że odkrywają nasze filmy, dlatego że wcześniej rzeczywiście jakoś o dziwo filmy jeździły po świecie, natomiast do Grecji nie trafiły. Trzeba powiedzieć, że wszystkie seanse były wykupione. Nawet ten najstarszy film, twój pierwszy telewizyjny film, mieliśmy taką wielką przyjemność chodzenia rano, spoglądania jakby na ten display i zawsze nasze filmy były jako pierwsze wykupione, więc to, no i to po prostu daje dużo, dużo siły do tego, żeby dalej pracować. A Państwa najnowszy film, Jutro będzie lepiej, był pokazywany m.in. w Dubaju. Jak tam publiczność odebrała ten film? Mieliśmy też szczęście w Dubaju, że zaprosili nas na galę na otwarcie sekcji kina światowego. W związku z tym, no, trzeba powiedzieć, że tam wszystko było jakby w jak najlepszej formie. Czyli ja tak dobrej projekcji, jak mieliśmy w Dubaju na sali na 1500 osób, dawno nigdzie nie widziałem. Tam po prostu projekcja się odbywa równolegle z czterech projektorów, więc jakby mimo tego, że ta sala jest olbrzymia, jasność tego ekranu jest po prostu porażająca, jakby krystaliczność, więc jakby pod względem takim technologicznym to była absolutna rewelacja, a no, była pełna sala i film został przyjęty. Myślę, że bardzo dobrze. No. Bardzo, bardzo miłe rozmowy po. I taki klimat też się czuje, po prostu klimat sali w trakcie projekcji. Więc bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni. Jutro będzie lepiej. Będzie Państwa filmem, który zagości na festiwalu w Berlinie. No, w Berlinie będzie w sekcji Generation. Gdzie byliśmy już z Wronami i z Jestem. Tak, z tego co pamiętam, nawet otrzymał nagrodę w dziecięcej publiczności. Czy Wrony dostały, wygrały tą sekcję? Tak, Jestem dostał wyróżnienie. I jesteśmy strasznie ciekawi z kolei tej dziecięcej publiczności, bo to będzie, czy młodszej publiczności, bo to będzie pierwszy taki pokaz dla troszkę młodszych i szczerze mówiąc takie spotkania są zawsze bardzo interesujące i są inne od spotkań z publicznością dorosłą. Znaczy mnie się zawsze wydaje, że dzieci
jakby często więcej rozumieją, więcej chwytają niż dorośli, że dorosłym często trzeba pewne rzeczy tłumaczyć, że dzieci w momencie, kiedy to jest historia opowiadana przez dzieci, jakby i szybciej chwytają i są bliżej tego, co chcemy im opowiedzieć. Tak, właśnie, nawet czasami nie muszą znać języka, w którym film jest zrealizowany. Tak, zdarzały się Państwu też i takie przypadki, że... Tak, zdarzało nam się, już nie pamiętam, gdzie, chyba w Toronto, znajomi przyprowadzili dziecko, które nie mówiło ani po polsku, ani po angielsku i chyba Norwega małego, który oglądał film i jakby później zrelacjonował wszystko, co dokładnie wszystko, co się w filmie działo. Także... Tak, Berniszy jest fantastyczny, ponieważ tam są dwa jury, jest dziecięce i dorosłe i oni piszą recenzje na temat tych filmów. My te recenzje zawsze dzieci z tego dziecięcego jury. Zresztą nie tylko jurorzy, jakby cała sala, kto chce, to pisze. I oni zawsze te recenzje przysyłają. To jest taka wielka przyjemność czytania tych recenzji. One są zazwyczaj na jedną, dwie strony A4. I to są tak właściwie takie najlepsze recenzje filmu, które dostajemy po festiwalu. Czy bohaterowie filmu również wezmą udział w festiwalu? Tak, właśnie jesteśmy w trakcie załatwiania wiz i na pewno kupcy z Ukrainy, natomiast przepadł nam Ahmed, nie możemy nawiązać kontaktu z rodzicami, nie wiemy teraz, gdzie są. Także jeżeli ktoś widział Ahmeda, to proszę się przed Berlinem jeszcze zgłosić do nas. Właśnie, to rozmawiamy, skąd wzięli się ci bohaterowie? Najpierw jak chyba wpadła Pani na umieszczenie tych bohaterów w scenariuszu, a później jak znalazła Pani twórców? Ponieważ historia jest wzięta, napisana na podstawie prawdziwej historii, więc ja wiedziałam, że to muszą być dzieci rosyjskojęzyczne. I my szukaliśmy najpierw w ośrodkach dla uchodźców w Polsce, przejrzeliśmy wszystkie i stamtąd właśnie został wyłowiony Ahmed, czyli najstarszy z trzech chłopców, Ahmed jest Czeczenem. A później postanowiliśmy szukać chłopców na Ukrainie, w rosyjskojęzycznej części Ukrainy, w Dniepropietrowsku. No i tam tego średniego chłopca, Waśkę, znalazł nasz kolega na ulicy właściwie. No potem się okazało szczęśliwym trafem, że Wasia, czyli Żenia tak naprawdę, ma młodszego brata, w którym ja się zakochałam absolutnie. I po dość długim czasie związanym z dużymi problemami, z załatwieniem papierów dla chłopaków, przyjechali do Polski. I jutro będzie lepiej, to też ciekawy przykład koprodukcji, ponieważ koproducentem filmu są Japończycy. Tak. No, myśmy mieli też szczęście, że pioniła film, był dystrybutorem naszych dwóch poprzednich filmów. On dystrybuował Jestem i dystrybuje Porę umierać, która wchodzi do kin w Japonii w kwietniu tego roku. I na tyle jakby spodobała nam, jemu się współpraca i twórczość Doroty, że po raz pierwszy zdecydował się na produkcję. Właściwie to jest jego pierwsza produkcja i koprodukcja dla nas też z Japonią. Muszę powiedzieć, że to jest taki wymarzony koproducent, ponieważ właściwie nie ma żadnych uwag na etapie scenariusza. Chcę zobaczyć właściwie gotowy, zmontowany film. No, zdeklarował się, że będzie koprodukował nasz kolejny film, więc absolutnie jesteśmy z tej współpracy szczęśliwi. Kiedy filmu możemy spodziewać się w polskich kinach? No myślimy, że... Późną wiosną. Późną wiosną, tak. Nad czym Państwo pracują obecnie? Ja zaczynam pisać, chociaż mamy jeden scenariusz w zanadrzu, który bardzo chcielibyśmy zrobić, to mimo wszystko siadam do stołu i mam dwa projekty, które bardzo chciałabym w miarę szybko napisać, zapisać. Krótko mówiąc, ten gotowy projekt chcemy zaparkować na dwa lata i robić coś innego w międzyczasie. Też gdzieś czytałam o takim projekcie, który by cofał się dużo w przeszłość, bo wyglądałby w latach 70. Tak, to właśnie ten projekt Piekło Niebo, który mamy nadzieję zaparkować na dwa lata, a zrobić w międzyczasie jeszcze coś innego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.